Na początku chciałbym wprowadzić do porządku pierwszy projekt uchwał zarządu w sprawie ułożenia działu nr 48 przez 2 obręb 4 proboszcza na rynek Kołodzewskim. Proszę Państwa, jest za wprowadzeniem, proszę o podniesienie. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto kolejny projekt uchwały zarządu w sprawie opinii projektu nowych statutów w gminie miasta Krakowa. Proszę Państwa, jest za wprowadzenie tego projektu. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Jesteśmy przy jednogłośnym projekcie uchwały do porządku. Kolejny projekt uchwały w sprawie zadań priorytetowych na rok 2013. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że jednogłośnie projekt został wprowadzony do porządku. Kolejny projekt uchwały zarządu w sprawie korekty uchwały nr 36 przez 350 przez 2013 Rady Dziennicy 5 Proboszcza w sprawie dziennicowego zespołu koordynacyjnego w ramach programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2011-2015. Kto z Państwa jest za? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że ten został uchwalony. Kolejny projekt uchwały zarządu w sprawie korekty uchwały nr 36 przez 343 przez 2013 Rady Dziennicy 5 Robocza w sprawie zadań powierzonych z zakresu prac remontowych gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli w roku 2013. Kto z Państwa jest za, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że projekt został uchwalony do porządku jednogłośnie. Kolejny projekt uchwały zarządu w sprawie wykupu działek na ulicy Gdańskiej w Krakowie na rzecz gminy Miejskiej Kraków. Kto z Państwa jest za? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że jednogłośnie projekt został wprowadzony do porządku. Kolejny projekt uchwały Komisji Edukacji w sprawie prac remontowych gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli w ramach zadań powierzonych na rok 2014. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że jednogłośnie projekt został wprowadzony do porządku. Kolejny projekt uchwały Komisji Edukacji w sprawie objęcia honorowym patronatem przez Radę Dziennicy 5 Proboszcza 13 Międzyszkolnego Konkursu Pięknego Słowami Kraków. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że projekt został wprowadzony do porządku jednogłośnie. Projekt uchwały Komisji Ochrony Zieleni w sprawie połączenia zadań powierzonych pod nazwą modernizacja ogródków biurnomorskich oraz tworzenie zieleńskich skwerów wraz z małą architekturą na rok 2014 rok. Na rok 2014. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem do porządku, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że projekt został wprowadzony do porządku jednogłośnie. Projekt uchwały Komisji Polityki Społecznej w sprawie prac remontowych w żłobkach w ramach zadań powierzonych na 2014 rok. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że projekt został wprowadzony do porządku jednogłośnie. Projekt uchwały Komisji Architektury w sprawie opinii ustalenia budżetu inwestycji pod nazwą budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego składającego się z trzech części naziemnych na wspólnym garażu nadziemnym z usługami parterzy, infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, naziemnymi miejscami postojowymi na działkach i wymienione wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, w tym zjazdem na części działki nr 301-306 obręb 49 Krobocza przy ulicy Wrocławskiej w Krakowie. Kto z Państwa za wprowadzeniem? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że projekt został wprowadzony do porządku jednogłośnie. Odczytamy teraz projekt porządku obrad. Punkt pierwszy, otwarcie sesji. Punkt drugi, przyjęcie proponowanego porządku obrad. Punkt trzeci, przyjęcie protokołu z 36 sesji Rady Dziennicy 5 Krobocza. Punkt czwarty, wręczenie odznaczenia dla naszego radnego, innych radnych. Punkt piąty, sprawozdanie z prac zarządu projektu uchwał w sprawie uzyskania uchwał nr 848 przez
2, odręb 4, krowo Jonathan Kowalewski. W sprawie opinii projektów na dyrektorów dziedzictwa Skarbakowa. W sprawie zadań priorytetowych na rok 2013. W sprawie korekty uchwały nr 36/350 z 2013. Rady Dziedzictwa Piątej Krowoża w sprawie dziedzictwowego zespołu koordynacyjnego w ramach programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2017-2019. W sprawie projektu uchwały nr 36/343/2013 Rady Dziedzictwa Piątej Krowoża w sprawie zadań powierzonych z zakresu prac remontowych gimnazjum szkół podstawowych i przedszkoli w roku 2013. W sprawie wykupu działek na ulicy Bytomskiej w Krakowie na rzecz gminy miejskiej Kraków. W sprawie punkt 6. Opiniowanie projektów uchwał Komisji Problemowych. Komisji Edukacji w sprawie prac remontowych gimnazjum szkół podstawowych i przedszkoli w ramach zadań powierzonych na rok 2014. Komisji Edukacji w sprawie objęcia honorowym patronatem przez Radę Dzielnicy Piątej Krowocza 13 Międzyszkolnego Konkursu Pięknego Słowa w Kraków. Komisji Ochrony Zieleni w sprawie połączenia zadań powierzonych pod nazwą Modernizacja Wód 19 prac pożegnania wraz z małą sektorą na rok 2014. Komisji Polityki Społecznej w sprawie prac remontowych żłobka w ramach zadań powierzonych na 2014 rok. W sprawie Komisji Architektury w sprawie ustalenia opinii WZ dla inwestycji, budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego i tak dalej przy ulicy Wrocławskiej w Krakowie. Punkt 7. Dyżury. Punkt 8. Oświadczenie i komunikacje. Punkt 9. Zakończenie sesji. Czy ktoś z Państwa chciałby coś powiedzieć do porządku? Nie widzę takiego.